Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony mówi Olaf, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, jak tłumaczy się sny. Drogi widzu, jeżeli miałeś przyjemność oglądać mój film sprzed około dwóch tygodni pod tytułem Ciemność bezgłośnie zeszła na ziemię, sen Jasnowic Gdańska. Taki filmik właśnie zrobiłem 11 października. 2023 roku jest to bardzo ciekawa audycja. Polecam Ci wysłuchać, aby zrozumieć to, co teraz chcę przekazać, bo ten sen właśnie całkowicie stuprocentowo się wyjaśnił. Wypełnił się prawie z dokładnością co do sekund, i zaraz Wam to udowodnię. Mianowicie o co chodzi. Zrobiłem tutaj właśnie film, podczas którego omawiam taki bardzo ciekawy sen, że byłem w jednym miejscu i w ciągu jednej, dwóch, trzech sekund jakby taka ciemność zeszła na ziemię, tak ogarnęła taka ciemność, że miałem wrażenie, że już nic nie widać, jest całkowita ciemność, i chwilę później ja w tym śnie się obudziłem. To tak mówię Wam po prostu w jednym zdaniu, jakby tak. Sen o ciemności, która zeszła na ziemię, właśnie wtedy, kiedy mi się to śniło, a mi się to śniło. Spójrzmy tutaj na kalendarz, mi się to śniło, a 11 października, tak, w środę 6:36 zapisałem ten sen. Może spójrzmy tutaj na kalendarz. O, tutaj 11 października właśnie widzicie. Przyśnił mi się ten sen, ale zrozumiałem tutaj w następnym tygodniu, tutaj 17, 18, 19 październik, albo w tym ostatnim tygodniu, ja zrozumiałem, że ten sen się całkowicie wypełnił co do sekund. Jeżeli dla kogoś z was wyda się to zabawne, to przypomnę, że właśnie na podstawie tych śmiesznych, zabawnych snów. Udało się przewidzieć kilka rzeczy z dokładnością co do jednego dnia, albo nawet z dokładnością co do godzin, bo trzeba przypomnieć, że rok temu, na podstawie właśnie wcześniejszych poczuć, zapisanych i opublikowanych zawczasu i skorelowanych w oparciu o sen, udało się z dokładnością co do jednej godziny przewidzieć stan wojenny na Ukrainie. Tak samo też udało się przewidzieć chyba na półtora czy dwa miesiące wcześniej, z dokładnością co do jednego dnia, taką największą falę zachorowań, taką największą, najbardziej gwałtowną falę zachorowań w całej historii tego Bolida 19, tak zwanego Bolida 19. Każdy chyba, mam nadzieję, wie o czym mówię. I tam właśnie proszę sobie wyobrazić, że na dwa miesiące wcześniej lub niecałe dwa miesiące wcześniej udało się właśnie to przewidzieć z dokładnością co do jednego dnia, właśnie na podstawie snów. Więc tak jak mówię, te sny nie są wcale takie niemądre, tylko należy wiedzieć, jak trzeba je tłumaczyć. I sny mają do siebie to, że często one odnoszą się do naszego życia, ale czasem odnoszą się do miasta. Może inaczej, życia a potem, czyli naszego osobniczego, prywatnego życia jako jednego człowieka na Ziemi, bo przecież tu jest nasz umysł, nasza dusza i jakby nam się śni, tak? Ten sen. Każdy z nas ma sny, tak? Lub mam nadzieję, że każdy z Was ma jakieś sny i po prostu ten każdy z tych snów śni się jakby każdemu z nas, tak? Więc on może dotyczyć się albo nas samych, albo naszej rodziny, albo naszej ulicy, Dzielnicy, miasta, czy jakiegoś na przykład w moim przypadku Pomorza, bo ja mieszkam w Gdańsku, tak, na województwie pomorskim, czy na przykład kraju, albo kontynentu, albo całej ziemi, całej ludzkości, lub nawet i całego świata, czyli wszechświata, tak? Z tym mogą mieć różnorakie, jakby różnorakie właśnie wytłumaczenie. Mogą mieć taki szeroki zasięg, jakby ta szerokość jakby tego, co sen dotyczy, może być jakby różnoraka, a nawet wybiegać poza czas i przestrzeń, tak. I tutaj mamy właśnie taką sytuację, czyli tutaj nastąpiła rzecz taka, że ten sen, ja myślałem, że tak, zastanawiałem się może ten sen dotyczy się jakichś wydarzeń w przyszłości. Ludzie tam też pisali w komentarzach, tam jakieś trzy dni ciemności, jakieś takie różne rzeczy, że wybuchną wulkany i będzie ciemno na Ziemi. Ja się zgadzam z tym, że tak, że będą takie rzeczy właśnie jak wybuchy wulkanów czy upadki ciał niebieskich i właśnie no, atmosfera ziemska wtedy się trochę przybrudzi lub mocno się przybrudzi i nie będziemy mieć za bardzo światła słonecznego. Będzie miało to też wpływ na plony. Ja już o tym robiłem poczucia, ale zostawmy to na razie na bocznej półce. I jest takie coś właśnie, że ja się skłaniam ku takim rzeczom, że tak, że takie rzeczy będą się działy, ale to nie znaczy się, że ten sen właśnie miał mówić o takich wydarzeniach. Ten sen zapowiadał jakieś wydarzenia, tak? Ale nie wiedzieliśmy, czy on dotyczy się mojego życia prywatnego, czy rzeczy ogólnych, ludzkich, tak? Jak na przykład właśnie. Jak już wspominałem właśnie stan wojenny na Ukrainie, czy jak wspominają właśnie jakaś fala Bolida w Indiach, tak? Chodzi o to, że mam nadzieję, że mi to rozumiecie, że sny jakby pokazują tą rzeczywistość, tak? Ale w różnym wymiarze, tak? Więc czasem pokazują właśnie ogólne rzeczy, tak, czyli na przykład właśnie na Ukrainie czy w Indiach, kiedy indziej tylko na przykład pokazałem Wam trzy lata temu, jak spełniło się poczucie, takie prorocze poczucie, jeśli chodzi o zaćmienie, wtedy też ludzie właśnie zastanawiali się o, może będzie zaćmienie słońca, może będą trzy ciemności, a okazało się, że po prostu w trzech miastach na województwie pomorskim, w którym mieszkam, w Gdańsku, w Sopocie i w Gdyni, samorządowcy pogasili światła w takim buncie przeciwko władzy centralnej, to władza terytorialna Pogasiła światła na ulicy, <noise> tak sobie wymyślili. I wtedy właśnie też praktycznie co do jednego dnia spełniło się to poczucie. Czyli w takim jakby zasięgu regionalnym, tak? Czyli tam się spełniało wcześniej w zasięgu globalnym, potem w zasięgu regionalnym, a następnie w tym śnie, moim ostatnim, spełniło się to w sposób taki tylko i wyłącznie symboliczny, tylko i wyłącznie dotyczący się mnie samego, czyli ten. I tutaj właśnie w tym moim ostatnim śnie ze środy 11 października zapisanym o 6.36, ten sen spełnił się właśnie tylko w taki sposób symboliczny, dotyczący się mnie samego. Znaczy, przepraszam, on się spełnił nie w sposób symboliczny, tylko w konkretny sposób. Ale dotyczył się on jakby tylko mnie, a nie mojego miasta czy pomorskiego województwa czy Polski czy całego świata. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest największa nauka, która właśnie ja bym polecał właśnie wszystkim jakby się zastanowić nad tym zagadnieniem, że sny bardzo często się sprawdzają, tylko że musimy wiedzieć, jak je tłumaczyć, tak? Czyli że kiedyś jakby w Piśmie Świętym mamy właśnie proroka Daniela, który tłumaczy sen nabunochodozora, w którym to krótkim śnie jest wyjaśniona cała historia ludzkości I jest to sen właśnie ogólny, który tłumaczy właśnie całą ludzkość, i całą historię, wszystkie imperia, ale są też sny, które mogą w podobny sposób tłumaczyć właśnie nas samych, a czasem nawet pojedyncze aspekty naszego życia, pojedyncze wydarzenia, czy jakieś pojedyncze relacje z ludźmi i tak też mamy tutaj w tym śnie słuchajcie, tutaj yy, przypomnijcie sobie tą audycję ja tam opowiadam po prostu, że byłem w pewnej nieruchomości i tam nagle w ciągu 1, 2, 3 sekund zeszła ciemność yy, i to wszystko zajęło kilka kilkanaście, max 30-40 sekund yy, yy, ja tam jeszcze wołałem jakąś osobę na, yy, o inicjale M i się obudziłem tak? nie zdążyłem tego skonfrontować z tą osobą ale też nie czułem, żeby była tam jakaś panika, raczej panowała cisza i spokój. I tuż po obudzeniu ja już zapisałem też, że może to tylko będzie się tyczyło mnie. I tak dokładnie się stało. Ten sen dotyczył tylko i wyłącznie mnie, ale jest to bardzo ciekawe przy studium przypadku, żeby pokazać Wam, jak to działa. Muszę Wam do tego opowiedzieć w dwóch, trzech zdaniach krótką historię. Tutaj widzicie, na kalendarzu jest zaznaczony 11 października. Wtedy przyśnił mi się ten sen. 6 października, tutaj ja wam opowiadałem, że zawoziłem pewnych ludzi na lotnisko, którzy wyjeżdżali za granicę. I w jednej z nieruchomości należącej do jednego z tych ludzi, ja robiłem remont korytarza. Ci ludzie, ta grupa tych ludzi wracała właśnie w następny weekend, 13-14 października. Sen się śnił 11 października, czyli dosłownie na 2-3 dni przed ich przylotem. Śni mi się sen, że ja właśnie jestem w tym domu, w tym domu jednorodzinnym, w tej nieruchomości, w której robię remont korytarza i tam właśnie w tym śnie przychodzi ta ciemność w jedną, dwie max 3 sekundy. Wszystko zajmuje kilka, kilkanaście, max 30, 40 sekund i potem wołam tą osobę na M. O co chodzi? Słuchajcie, w rzeczywistości, jak ta ekipa, jak ci ludzie wrócili tutaj w następny weekend z zagranicy, przez te kilka dni ja jeździłem do tej nieruchomości i kontynuowałem remont, oni wrócili, to ten remont jeszcze był w trakcie, to zapewne właściciel nieruchomości nie był do końca zadowolony, że remont nie jest skończony, tak? Choć ja ostrzegałem, że ten remont zajmie tygodnie, a nie dni pojedyncze, tak? No bo trzeba by powiedzieć, tak, że tam trzeba było trochę skuć ścianę, tak, wyczyścić, zagruntować, pozalepiać dziury tym klejem gipsowym, nałożyć tynki gładź gipsowo. to jestem teraz jestem na etapie właśnie kładzenia gładzi gipsowej, więc generalnie to nie było możliwe, te tynki jeszcze muszą przestąć. to nie było możliwe, żeby w te kilka dni zrobić jakby remont takiego całego korytarza domu jednorodzinnego. Więc być może ci właściciele nieruchomości nie byli do końca zadowoleni, i jak wrócili właśnie z zagranicy, to była też taka ciężka atmosfera oni pewnie byli zmęczeni podróżą, jeszcze byli w emocjach, że wrócili z jakiejś wyspy, pewnie zadowoleni a tutaj taka smutna, ponura Polska jeszcze jakiś remont w korytarzu więc atmosfera była taka trochę skwaśniała i słuchajcie. Ten sen, właśnie on się spełnił całkowicie, bo w wyniku tej skwaśniałej atmosfery, ja tam właśnie to była chyba sobota, teraz popołudnie, sobie przypominam, że to było w sobotę 14 po południu. Ja też tak chciałem, tłumaczyłem tam, że ile to jeszcze zajmie, ile tam jeszcze z tym korytarzem trzeba tam podziałać. Jednocześnie tam miałem z nimi wypić kawę i się ulotnić. Pojechać sobie, chciałem sobie pojechać, właśnie robić filmy na YouTube'a, na moją pustelnię na Starówce w Gdańsku. I do czego doszło? W wyniku tej takiej skwaśniałej atmosfery ta osoba na M, tak, która jest w tym śnie, o, o, o inicjale M, to ta osoba właśnie w końcu powiedziała, jakby do mnie jakiś taki, nazwijmy to takim krzywym tekstem. Rozumiecie? Jakiś taki czasami jest tak w życiu, że ktoś coś powie i to nas jakoś zaboli, zrani, ze złości, jakoś zareagujemy na to, nie? I to był taki właśnie y, jakiś taki, y, powiedzmy, krzywy tekst, pewnie w wyniku zmęczenia, pewnie różnych problemów i tego wszystkiego. I o co chodzi? Jak się spełnił ten sen? Zwróćcie uwagę, w rzeczywistości w tej nieruchomości tutaj, jak oni wrócili tutaj tego 14 właśnie w sobotę, przebywało co najmniej 6 osób. Co najmniej 6 osób przebywało w tej nieruchomości, tak? Ja mówię teraz o rzeczywistości, tak? W sobotę, 14 października... Przybywa sześć osób, ja tam jestem zaproszony na kawę, coś tam tłumaczę, rozmawiam z tymi ludźmi i nagle w tym momencie ta osoba na M mówi ten taki dziwny tekst. Mnie to jakoś zabolało, jakoś poczułem się zraniony, czy było mi przykro, czy po prostu jakaś taka mieszanka takich uczuć i ja tak przygasłem, nie? Bo tak byłem taki wiecie, rozgadany, rozgrzany, a ja tak przygasłem, nie? I to przygaśnięcie to właśnie była ta ciemność, nie? Czyli tam 1, 2, 3 sekundy. Zrobiło mi się jakoś przykro, miałem jakiś żal, było mi trochę smutno, trochę byłem zły, I jakaś taka mieszanka uczuć, i one były na tyle silne, że ja stwierdziłem, dobra, to ja już jakby tak, ponieważ dłuższy czas trwała ta taka kwaśna atmosfera, to ja postanowiłem, dobra, to w takim razie ja wychodzę i ten, i momentalnie ubrałem się i wyszedłem, tak? To było bardzo ciekawe, bo ta ciemność, jakby te uczucia, one tak. Tak, ogarnęły mnie właśnie w jedną, dwie, max 3 sekundy. Następnie, e, właśnie w kilka sekund, ja podjąłem decyzję, że wychodzę. W kilkanaście sekund ubrałem buty i dosłownie, naprawdę dosłownie, 30-40 sekund, i ja już zamykałem drzwi tej nieruchomości od zewnątrz i ulotniłem się do samochodu i pojechałem właśnie na pustelnię. I to było niesamowite, bo w tej nieruchomości w rzeczywistości było co najmniej 6 osób. Ale w moim śnie byłem tylko ja i tylko ta osoba na M. I to też się sprawdziło niesamowicie, bo sen dotyczy się tylko sytuacji pomiędzy tą osobą na M a Olafem. Rozumiecie? Bo ta osoba na M powiedziała jakiś dziwny tekst, ja na niego jakoś tam zareagowałem, jakoś się wzburzyłem. Zasmuciłem, zburzyłem, taka po prostu mieszanka uczuć i postanowiłem, że a, wychodzę bez pożegnania, bo ja tam w zasadzie tak naprawdę ja tam wyszedłem bez pożegnania. O, to jest najważniejsze, słuchajcie, że jak ja tutaj napisałem też na końcu, tak, że paniki nie było, była tylko cisza i spokój, bo tak naprawdę ja w ciszy, w spokoju, bez słowa wyszedłem, nie pożegnałem się i pojechałem. Ja Wam muszę powiedzieć, ja tam raczej mam taki południowy temperament i w jednej czwartej jestem Grekiem. Więc, raczej taki żywiołowy jestem, raczej taki kutliwy bym powiedział, a nie, że ja w ciszy i spokoju, tak, opuszczę i pójdę, ale wtedy tak zrobiłem. To była dość duża rzadkość, jeśli chodzi o mnie, i tyle, i tak zrobiłem, właśnie, że bez pożegnania, w ciszy i spokoju, właśnie, opuściłem tą nieruchomość, i w ten sposób ten sen spełni się całkowicie. Wszystko się sprawdziło i te sekundy, i te kilka sekund, i te kilkanaście sekund, i te 30, 40 sekund, wszystko dokładnie. Się sprawdziło idealnie. Ta ciemność nastała, że to tak mi, tak ta, ten żal, przykrość czy złość mi tak ogarnęło, dosłownie, w trzy sekundy, tak? No, wszystko, nawet tutaj ja zapisałem, że nie zdążyłem tego skonfrontować, nie? że nie zdążyłem tego skonfrontować w tym śnie tej ciemności i tak samo w tej realnej sytuacji, w życiu, ja też nie zdążyłem tego skonfrontować z tą osobą, tylko ja po prostu stamtąd wyszedłem, nie? I tyle. I w taki sposób, właśnie symboliczny, w taki sposób dotyczący się tylko mnie i mojego prywatnego życia, ten sen spełnił się, spełni się z dokładnością co do sekund. I po prostu, żeby uczciwie być wobec Was na tych audycjach, to Wam po prostu to mówię, tak? Czyli że to się nie sprawdzi, jak tam w przypadku, nie wiem, tam było też takie poczucie w trakcie mszy pod koniec września, właśnie, tak, że idzie ciemność tydzień, dwa tygodnie i się to okazało, że to się tyczy po prostu tym atakiem właśnie na Izrael, tak, a potem e, ogłoszenie tego e, Dnia Gniewu, tak, to ja już to wszystko tłumaczyłem e, i tam ta ciemność jakby w tym, w te poczucie w trakcie mszy, ono dotyczyło się takich spraw ogólnoludzkich, tak, a tu w moim prywatnym śnie w nocy, kiedy śpię, chodziło tylko i wyłącznie o daną konkretną sytuację z mojego życia i to jak ja to zrozumiałem właśnie, to się zszokowałem właśnie, że wow, że to jest ten sen, to jest ta ciemność, która bezgłośnie zeszła na ziemię, czyli jakby na moją ziemię, na mnie jakby, tak, na moje uczucia, emocje, tak, i w jedną, dwa, trzy sekundy mnie ogarnęła, w kilka sekund podjąłem decyzję, że ulatam się stąd, kilkanaście sekund ubrałem buty i 30, max 40 sekund ja stamtąd wylazłem właśnie bezgłośnie, w ciszy, w spokoju, bez kłótni, bez niczego, bez paniki, po prostu nie żegnając się, opuściłem tamtą nieruchomość. I mimo że było sześć osób w tej nieruchomości co najmniej to tutaj wśnie, śniła się tylko jedna osoba, bo tylko ta osoba właśnie w, se, w sensie, ona z tych sześciu osób spowodowała się, że ja tak zareagowałem jakby, nie? I tyle. I tyle chciałem wam powiedzieć, po prostu, żebyście wiedzieli, po prostu, jak tłumaczyć sny jak one mogą się realizować, że nie każdy, każdy, nie zawsze każdy wulkan czy tsunami, który nam się śni, to znaczy się, że, że coś się potężnego wydarzy na Ziemi, że to często może się tyczyć nas samych, a wręcz muszę wam powiedzieć z własnego doświadczenia wiem, że to jest co najmniej 90% ludziom się śnią ich własne rzeczy, ich własne życia, ich własne rodziny. Tylko najczęściej jakby my ludzie tak lubimy dramatyzować, tak? Jak nam się przyśni wulkan, to od razu myślimy, że walnie etna. A, a, a tak nie myślimy, że to może chodzić o nasz wulkan, jakiejś takiej złości, albo jak ktoś będzie, nie wiem, zakochany, to wulkan pożądania, albo ktoś będzie, nie wiem, w jakiejś depresji, to będzie wulkan, jakiś wybuch depresyjnych stanów, no nie wiem, ale chodzi o to, że te rzeczy symbolizują, tak. Wulkan, fala tsunami, to wszystko, czy trzęsienie ziemi, tak. To są niesamowite sny, one się sprawdzają, ale najczęściej one dotyczą ty, ty, się Was samych, tak. Tak samo, jak i ten sen dotyczył się, się mnie samego. Ja nie byłem tego pewien, ja się zastanawiałem, tak, jak tutaj zapisałem, tak, że może to tylko mnie samego się będzie tyczyło. Ale nie byłem tego pewien, dlatego zdecydowałem się zrobić o tym audycję. A potem jak to zrozumiałem, że o kurczę, że to nie będzie ciemności, że to nie chodzi o trzy dni ciemności, ani takie rzeczy, tylko to będzie to, że to jest ta sytuacja z mojego życia, to stwierdziłem, że nie, nie, no żeby być uczciwy, to muszę Wam tą sytuację, ten sen opowiedzieć, bo on się właśnie w ten sposób zrealizował. No i tyle. Dobra, to nie zabieramy Wam więcej czasu, dziękuję za uwagę, być może coś dzisiaj jeszcze nagram, a być może nie, zobaczymy. Trzymajcie się, z Panem Bogiem, hej!